Siema wolontariusze! Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagrała w tym roku już po raz 27. Tradycyjnie do tej szlachetnej zbiórki przyłączyli się również mieszkańcy naszej gminy. W niedzielę 13 stycznia na ulice miasta i okolicznych wsi zbierali pieniądze na zakup nowoczesnego sprzętu medycznego dla specjalistycznych szpitali dziecięcych. Na wszystkich uczestników wspólnej zabawy czekało mnóstwo atrakcji przygotowanych przez Żarowski Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Gminne Centrum Kultury i Sportu oraz bajkowe przedszkole i żłobek miejski Bajkowa Kraina. W sumie Żarowski Sztab zebrał rekordową kwotę ponad 32 tysięcy złotych. Od godzin porannych wolontariusze Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy pukali do serc mieszkańców. Jako pierwsze na wspólną zabawę zaprosiło bajkowe przedszkole i żłobek miejski Bajkowa Kraina. W dzisiejszym dniu, 13 stycznia, myślę, że razem tu z panem burmistrzem i z szefową od sztabu Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy otworzymy dzisiejszą Wielką Orkiestrę 27. Dobrze mówię? Teraz pan burmistrz coś powie. Dzień dobry państwu. Tradycyjnie jak co roku zaczynamy nasze granie w przedszkolu. Chociaż wiem, że jakieś rozgrywki się już rozpoczęły. 9.30 już grają panowie Olbowie. Tak jest. Ale tradycja jest, że rozpoczynamy w przedszkolu. Dzisiaj w przedszkolu i w żłobku. I będziemy za chwileczkę podziwiali nasze najmniejsze szczęścia. Siema wolontariusze! Siema! Były jasełka w wykonaniu dzieci. W ciemnym Boże, szyja Boże, stoi stajeneczka, płot złamany, w drzwiach drewnianych złamana deseczka. Szyby w oknach pozbijane, w dosku wielka dziura, ściany chrube, izba ciemna oraz parobura. A na środku tej stajenki licytacja, rozstrzygnięcie konkursu na ozdobę bożonarodzeniową, pyszności w świątecznej kawiarence i występ przedszkolaków ze specjalnym programem artystycznym, który zaprezentowany został po raz pierwszy podczas uroczystego otwarcia żłobka miejskiego. Dodatkową atrakcją była wizyta grupy strzeleckiej ADHD z replikami broni. To była wspaniała niespodzianka nie tylko dla samych dzieci. Witam serdecznie. Jesteśmy grupą strzelecką ADHD. Ja nazywam się Wojciu Szafa i mam ze sobą replikę M4A1. Dzisiaj wspieramy sztab w Żarowie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Ze mną jest Gibon, który właśnie tutaj nam pomógł, żeby zorganizować się w sztabie w Żarowie. Teraz Gibon nam może coś powie, cel, na jaki dzisiaj zbieramy. Udało nam się tutaj zebrać chłopaków, żeby wspomóc właśnie ten szczytny cel, jakim jest Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Chłopaki przyjechali tu z całego Dolnego Śląska, przyjechali ze Strzegomia, ze Świdnicy, z Jaroszowa. Mamy nawet kolegę z Dzierżoniowa. Tak, a więc tak, no Strzegom już był. Tak, a więc tak, aby wesprzeć ten cel, udało nam się połączyć siły, specjalnie przyjechać, zbieramy dzisiaj dla sztabu w Żarowie. No, to był jeden z elementów, pokazaliśmy się dzieciaczkom. Miejmy nadzieję, że w tym roku uda się pobić rekord, zbierzemy jak najwięcej, będziemy w stanie pomóc, no bo każda pomoc się liczy. Szyna, Feniusz, Świdnica, M249, para. Tomiczek. Strzegą. Seba. Wieroszowa. Taty. Strzegą. Gibony, wszyscy znają, przed chwilą. Rudy. Dzierżoniu. Relaj. Wieroszu. I Rambo. Dzierżoniu. Na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Żarowie zagrali i zaśpiewali w Gminnym Centrum Kultury i Sportu lokalni artyści. Swoje umiejętności zaprezentowały dzieci z Kids Dance, ucha,
Dziecięca Orkiestra Nienadęta, Senior Ricci, Żarowianie i Zespół Ślad. Mówią o mnie w miksie, co z niego za tym. Wciąż chodzi pijany, pewno nie wie co to wstyd. Brudne, niedomyty, wstaje ciągle śpi. Czego szukasz w naszym mieście? Idź do diabła, mówią ludzie, ludzie pełni cud, ludzie pełni cud. Chciałem kiedyś zmądrzeć, po istno nie być, spać w czystej pościeli, świeżo wykonić. Naprawdę chciałem zmądrzeć i po istno nie być. Myślałem więc o żonie, aby stać się jednym z nich, stać się jednym z nich, stać się jednym z nich. Śmiałem na akurat jedne, wspaniałą umiewa, lecz nie chciała tam zamieszkać żadna z pięknych dam. Wszystkie śniadły się wołają, wołają ze mną wciąż. Bardzo ładny flag masz, Billy, ale kiepski. Byłby się bądź, kiepski byłby się bądź. Były też międzynarodowe jasełka w wykonaniu uczniów ze szkoły podstawowej imienia Jana Brzechwy i gimnazjum imienia Jana Pawła II w Żarowie. Organizatorzy przygotowali wiele atrakcji dla najmłodszych, podczas których bawiąc się można było wspierać świąteczną akcję w Żarowie. Nasi mieszkańcy chętnie wrzucali datki do puszek, również podczas licytacji, gdzie można było nabyć bardzo cenne przedmioty. Tradycyjnie Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy można było wspomóc skupując ciasta upieczone przez panie z Żarowskiego Uniwersytetu III wieku, zdobyć drobiazgi Wośpowskiej Loterii i wziąć udział w licytacji przedmiotów ufundowanych przez darczyńców. Wśród atrakcji były również gry planszowe, które można było zagrać w Żarowskiej Bibliotece. Licytacja w Gminnym Centrum Kultury i Sportu cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem. Wśród świątecznych gadżetów można było wylicytować rower ufundowany przez żarowską firmę AKS Precision Bal Polska, książkę Magdy Gessler z jej autografem, rejsy łodzią Jamesa Bonda, vouchery od kosmetyczek, kalendarze, zegarki, koszulkę Patryka Klimali, wspólne wędkowanie z zastępcą burmistrza, talon na kręgle z burmistrzem miasta Żarów, vouchery na występ kabaretu Smile w Żarowie, na basen oraz ferie w Gminnym Centrum Kultury i Sportu oraz wiele innych gadżetów orkiestrowych. Organizatorzy 27. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy dziękują za pomoc i zaangażowanie wolontariuszom, fundatorom gadżetów na licytację, uczestnikom, artystom i wszystkim, którzy wspierali świąteczną akcję w Żarowie. Dziękujemy wszystkim za udział i Waszą ofiarność.